Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie. Chciałem Wam dzisiaj troszkę opowiedzieć o tym, co to jest dobra kawa i gdzie taką kawę warto kupić, w jakich sklepach, w jakich palarniach. Na początek troszkę o Speciality Coffee Association. Otóż jest to organizacja, która zajmuje się tym, żeby sprawdzać czy też promować dobre kawy. I oni między innymi nadają punkty kawą. Na czym to polega? Polega to na tym, że oczywiście odpowiedni specjalista, który ma dobre warunki sensoryczne, czyli jest wrażliwy sensorycznie, taką kawę pije. Jest to iluś takich właśnie specjalistów i oni nadają punktację, tak? Za różne rzeczy, na przykład za kwasowość, za body, prawda? Za inne tutaj parametry kawowe. Te punkty potem się zlicza i od 80 punktów, może też 84, już dokładnie nie pamiętam, bo są różne opinie. W każdym razie od tej punktacji jest tak zwana kawa speciality. Ona musi spełnić ścisłe warunki, czyli między innymi nie może tam być, prawda, ziaren zepsutych, musi to być wszystko ładnie zrobione, naturalnie itd., itd. Tych warunków jest mnóstwo. Dopiero wtedy ona dostaje tę punktację. Tak? Potem jest kawa premium. To jest też kawa całkiem dobra, ale już nie ma tych 80 punktów, a później są te kawy już kolejne, już coraz gorsze, prawda? Aż do tych kaw marketowych, które no, nie dobijają nawet do 30, jeśli o to chodzi. Albo do 30 dobijają, że są lepsze. I teraz, moi drodzy, właśnie Speciality Coffee Association tym się zajmuje. Przejdźmy teraz do tego, jak sprawdzić, czy dana kawa jest dobra. Na opakowaniu samym. Co trzeba zrobić? Trzeba spojrzeć, co tam jest napisane. Czyli im więcej szczegółów konkretnych, tym lepiej. Na przykład, jeżeli mamy kawę, weźmy z Brazylii, tak? To powinno być tam, czy w ogóle z jakiegokolwiek innego rejonu, z Etiopii, Brazylii, Kolumbii, wszystko jedno co. To powinno tam być napisane najlepiej, prawda? Jaki rodzaj ziarna, tak? Na przykład Mundonuovo, Caturra, prawda? Catuai i tak dalej, tak? W Etiopii no to jest Heirloom, zawsze. Co jeszcze? Jaka wysokość upraw? Na przykład, nie wiem, 900-1200 metrów nad poziomem morza. Co jeszcze dobrze było wiedzieć? Fajnie byłoby wiedzieć na przykład, jaka to jest finka kawowa. Czyli na przykład, nie wiem, finka pana Jose Martineza na przykład. Tak? To jest też dobrze wiedzieć. Czyli już mamy ten łańcuch dostaw, tak? Wiemy, gdzie to jest, w jakim miejscu to jest zrobione. Dalej, co fajnie byłoby wiedzieć. Też oczywiście region, na przykład region Altamodziana w Brazylii, bardzo popularny, tak? Albo na przykład region Guji w Etiopii. Albo też w Etiopii na przykład region Irgasheft i wiele innych regionów na przykład, tak? Region Sidamo w Etiopii. Prawda? Warto by to było właśnie wszystko wiedzieć. Kolejna sprawa, opis na przykład sensoryczny, tak? Czyli na przykład nie wiem, owoce pestkowe, prawda, ten na przykład, nie wiem, jak, ostry smak na przykład, w sensie na przykład kaw z Indonezji, tak, czy taki pieprzowy trochę, powiedzmy, tak, dobrze byłoby to wszystko wiedzieć. Czyli ten opis sensoryczny, prawda, i no tutaj te informacje są podstawowymi, a w kawach typu Lavazza, Cibo, czy inne, tego nie ma. Nie mamy czegoś takiego. Co jeszcze? Pamiętajmy o kwestii wypału. Jeżeli mamy wypał na przykład powiedzmy włoski i wypał szwedzki, czy też skandynawski, to ja bym wolał wypał skandynawski, dlatego że jest to jaśniejszy wypał i on zawsze daje więcej tych opisów sensorycznych. Bardziej jest to bogate, tak? Chociaż też są na przykład firmy kawowe, coraz więcej tego jest we Włoszech, które są powiedzmy no, takimi speciality, tak? Kawę we Włoszech możemy kupić też bardzo dobrą, nawet kupując, powiedzmy, w zwykłym tak zwanym barze kawowym, tak to nazwijmy, kupując zwykłe espresso. Także to też o tym trzeba pamiętać, w jakim kraju tą kawę kupujemy. No, takie kawy marketowe, no to z tego co wiem, z tego co rozmawiałem, to na przykład w Norwegii czy we Włoszech są lepsze niż u nas w Polsce, mimo że mogą być to nawet te same firmy, prawda? Także to jest też warto tutaj wiedzieć. Kolejna sprawa to oczywiście to w jakich firmach kupować, moi drodzy, te kawy, w jakich, prawda, palarniach. Ja tutaj w Warszawie bardzo polecam, moi drodzy, coś takiego jak
na przykład Coffee Desk. Coffee Desk to jest firma z Warszawy, firma, która ma różnego rodzaju bardzo fajne promocje. Kupimy na przykład jedną kawę, to potem mamy promocję chyba teraz do tego, do tej pory to jest na 20% na kolejną kawę, czyli 20% mniej płacimy za kolejną kawę, w sensie kolejną paczkę kawy. Także to jest to warto. Ten mają dość duży wybór. Można spokojnie kupować też bezpośrednio w sklepie przez internet, tak, i potem zamówić to bezpośrednio do sklepu. Te kawy kupowałem na przykład. Teraz kolejną palarnię wam podam, palarnię Hadbin z Opola. Oni mają też całkiem fajne kawy. Piłem jedną z ich kaw i naprawdę bardzo mi smakowała. Jedna z najlepszych kawek, jakie piłem. Także też warto tam kupić. Mamy jeszcze coś takiego jak Ethno Cafe z Wrocławia. Oni mają kawy właśnie etniczne, czyli na przykład z Etiopii, z Indonezji. Wiem, że z Brazylii mają. Prawda, mają dość bogaty wybór tych kaw, najczęściej premium, bo kaw tych speciality to sami powiedzieli, że nie mają tak dużo. Natomiast jeżeli chodzi o tereny bliższe Warszawy, na przykład tam mamy Single Origin, one się znajdują w Grodzisku Mazowieckim, też tam kupowałem wielokrotnie kawy z Kenii na przykład, czy z Tanzanii chyba bodajże, czy z Indii, i też bardzo mi smakowały te kawy. Także też warto tam ten, oni mają duże opisy właśnie tych kaw, jak należy jak oni to wypalają, czy na sposób wiedeński, włoski, tego jest dużo tych różnych, prawda, rzeczy. Też jest bardzo fajne to. Także to na przykład mamy też smaczne kawy, no te kawy już troszkę powiedzmy tańsze kawy, ale kawy z Wietnamu, one są na bazie robusty, ale dobrej robusty. Czy też są arabiki też, ale na przykład te dobre robusty są bardzo fajne, pod na przykład kawę po wietnamsku, gdzie mamy właśnie tak zwany fin, czyli taki filterek specjalny, i na przykład możemy tutaj na bazie mleka skondensowanego sobie zrobić kawę, albo też dodać do tego kogla mogla, tak zwaną kawę po wietnamsku sobie zrobić, też bardzo fajnie, bardzo dobrze do tego pasuje, ponieważ ma tą dosyć dużą taką czekoladowość i taką typową kawowość, można powiedzieć, czyli czekoladowość i przede wszystkim właśnie ta czekolada jest bardzo mocna, tak? To jest bardzo wyczuwalne. Natomiast powiem wam tak, że też co jeszcze mogę powiedzieć z tych kaw, jakie warto kupować, na przykład gdybyśmy byli początkującymi kawoszami, tak chcielibyśmy sobie wypić jakąś dobrą kawę, to tak z tego co rozmawiałem z ludźmi, na przykład z tego co widziałem, chociaż sam tego nie piłem, szczerze mówię, ale dużo ludzi mi, którzy znają się na kawach, polecało Arcafe na przykład. Arcafe Gorgona na bazie na przykład, moi drodzy, Robusty. Pamiętajmy o tym, że Robusta nie zawsze jest zła. Robusta, moi drodzy, jest po prostu kawa, która jest łatwiej uprawiana. Nie wymaga takich warunków jak Arabika. Natomiast może być bardzo dobra Robusta i kiepska Arabika, więc pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że nie wiem, 100% Arabika, wow. Ta Arabika może być fatalna, a Robusta może być super, prawda? Mamy na przykład bardzo dobre indyjskie Robusty. Ja piłem taką robustę z Indii, czy wietnamskie, które są bardzo dobre, tak? Tylko trzeba po prostu, to musi być dbałość o dane ziarno, tak? Jeżeli o ziarno dbamy, to wtedy to ziarno jest dobre. Ono się nam odwdzięczy, tak? I pamiętajmy o tym, że nie kupujmy, to już na koniec wam powiem, nie kupujmy złych kaw. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest to nieetyczne. W dużej mierze. Dlatego, że na czymś trzeba to potanieć. Tanieje się zazwyczaj na tym, kto może być najtańszy, na pracowniku. Prawda? Taki pracownik zarabia dużo mniej. Na przykład. Pierwsza sprawa. Druga sprawa to to, że takie kawy najgorszej jakości mogą również na przykład zawierać jakieś, prawda, niepożądane rzeczy, które na przykład powodują to, że czy młynek do kawy, czy na przykład espresso do kawy, no się po prostu zepsuje zwyczajnie, tak? Zatka się, nie wiem, coś się przytnie, coś się tego, bo to nie będzie działało dobrze, prawda? Kolejna sprawa, że one są zazwyczaj szkodliwe, jeżeli chodzi o tak ogólnie, że w ogóle całkowicie nie rekomenduję kaw rozpuszczalnych, prawda? Bo to jest najgorsze, co może być, tak zwane kawy 3 w 1 i tak dalej, tego nie kupujcie, szkoda waszych pieniędzy, szkoda waszego zdrowia. Oczywiście z tych kaw marketowych, no to wiadomo, że są lepsze, gorsze, prawda? No też to jest ten, ale już lepiej uważam kupić sobie na przykład, nie wiem, dajmy na to za te koło 100 zł. Prawda, dobrą kawę Arcafe, niż na przykład na te 60-70 zł na przykład Lavazza, chociaż Lavazza też nie należy do najgorszych kaw, mówię o kawach marketowych, prawda, jeśli o to chodzi. Także słuchajcie, tak to wszystko wygląda i
Pamiętajcie o tym, żeby kupować dobre kawy. Ja akurat teraz szczerze wam powiem, że teraz tych kupuję akurat kawę marketową w tej chwili, bo no, jestem u rodziców, tak, nie mam innej kawy. Piję kawę Lavazza i ona no, nie jest kawą dobrą. No, widać, że to jest, że espresso z tego nie jest dobre, ale powiedzmy jak na kawę marketowe jest ok, powiedzmy, tak bym to powiedział, prawda? Są dużo gorsze kawy, jeśli o to chodzi. Także to tak wygląda i pamiętajmy o tym, żeby też właśnie zwracać uwagę dokładnie na to, co pijemy, bo to, co pijemy, potem się odbija na naszym zdrowiu, na naszej zdrowotności. Także szczęść Boże z Panem Bogiem, trzymajcie się i pamiętajcie o tym, żeby pić dobrą kawę, dobrą herbatę, bo to jest po prostu przyjemność, tak? Także szczęść Boże.